Szanowni Państwo, teraz rozpoczynamy nasz koncert. Pierwszą wykonawczynią będzie pani Danuta Gąsiewska. Pani Danuta Gąsiewska, na co kładzie szczególny nacisk, jest członkinią Związku Kombatantów. Została odznaczona medalem prezydenckim, pełna pomysłów i sił witalnych. Dzisiaj opowie nam o... Ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszamy panią Danusię na scenę. Dobry wieczór Państwu. O, wszystko znajomi, proszę. Jak dobrze, żeście przyszli. Już to mnie powiedziano, że jestem teraz w Związku Kombatantów. Jestem bardzo bezpieczna, bo jestem kombatantów podopieczna. A proszę Państwu powiedzieć takie troszeczkę problemy ludzi starszych, takich jak ja. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że zaczęłam kaszleć. A że mamy dużo czasu, no to... Co? Najlepiej do lekarza. A tam się spotka, że z koleżanką, ze znajomą. Zresztą do lekarza, co się pani dzieje? Panie doktorze, coś mnie pan da na kaszel? Och, kaszle. Dobrze, dam pani syrop. Przepisał ja za karteczkę, za receptę. Wzięłam, kupiłam. Oczywiście przyszłam do domu, zużyłam, posiedzę. Ale myślę sobie, jakie ten syrop ma, co z czego tam się składa. Ja biorę buteleczkę, czytam. A to syrop nie na kaszel, a na rozwolnienie. Ojej, i no wiecie Państwo co? Przeraziłam się, ale pomogło, naprawdę pomogło. Już nie kaszlę, wcale nie kaszlę. No bo się boję. Ale proszę Państwa, moja sąsiadka jakie miała problemy. Poszła się rozliczyć z PIT-em. No, zachodzi do urzędniczki, daje te dokumenty, bo jej sąsiadka, druga urzędniczka wypełniła. No i ona mówi, sprawdza, co czeka pani. Sprawdza, mówi, proszę panią, ale tu nie podpisane. Co? Nie podpisane. A gdzie? No o tu, takie widzi pani białe miejsce, tu trzeba napisać. No, ona wyjęła okulary, wzięła długopis, bo miała swój, siadła przy stoliku i pisze. Ale się pyta, proszę pani, a jak ja mam napisać? No, niech pani napisze tak jak zawsze. No to ona napisała. Całuję was wszystkich mocno, babcia Danusia. A wiecie, że teraz wnuki w ogóle wszyscy się uczą języków, a już młodzi szczególnie. I taki wnuk do dziadka przyjechał. A dziadek patrzy, tak chodzi z książką, spaceruje, dziadek do niego krzyczy: Karol, Karol, powyrzucaj gnoj. A on się odzywa: łot? No, łot krowi i łot konia. A najgorzej to było, wiecie, przykro mi mówić, ale muszę uprzedzić. Zaczęłam coś tam bardzo z uszami w porządku. I córka przychodzi, mamo, czemu ty nie idziesz do lekarza? U ciebie jest coraz gorzej ze słuchem. Wnuki przychodzą, babciu, ty idź do lekarza, ty coraz gorzej nie słyszysz. I wszyscy, cała rodzina, idź do lekarza. No to co? Poszłam. Zachodzę do lekarza. I co się pani tu dzieje? Panie doktorze, rodzina mnie wygnała, żebym ja przyszła, bo ja na uszy coś tam nie słyszę. Zajrzał. Lusterko jakieś tam, trochę poświecił, popatrzył. Mówi, no wie pani, tak, jest schorzenie, ale ja dam pani leki. Te leki niech pani weźmie i przyjdzie pani za miesiąc na kontrol. No i ja poszłam. Miesiąc minął, zachodzę. Panie doktorze, przyszłam na kontrol. Zaglądam. O, wszystko w porządku. Nic tu nie ma czerwonego, nic tu nie ma opuchniętego. Pani chyba dobrze słyszy. Panie doktorze, ja świetnie słyszę, bardzo dobrze słyszę. O, to co, powinna pani się cieszyć, ja się cieszę. A rodzina pani już wie, że pani tak słuch odzyskała? Nie, panie doktorze, ja jeszcze im nie powiedziała nic. Ale już pani doktorze 3 razy zmieniała testament.
Państwa, jeszcze chciałam powiedzieć, że może wiecie, na pewno wiecie, energia podrożeje. Ale ja to się nie boję. Ja dzisiaj tu od Państwa to tyle nabrałam tej energii, te swoje akumulatory, że na rok mnie stańczy, a może jeszcze na więcej. Dobranoc, ściśle, dobrego roku.